Siemka, z tej strony Prosout i witam was w nowej serii pod tytułem Alan Wake. Jak ostatnio pamiętacie, z tego co możecie też pamiętać, jeśli oglądaliście serię Layers of Fear, to jest właśnie następca, godny następca, przyznaję to. Alan Wake. Jest to... gra od twórców Remedy Entertainment. Oni są twórcami gry tych starszych Max Payne'ów. Chyba trzecią część, z tego co kojarzę, to zrobił Rockstar. I jeszcze zrobili Control, czyli tą nową grę. Na pewno jedna osoba, która to ogląda, na pewno kojarzy. No i to jest właśnie też kolejna gra od tego studia Remedy. Nasz tytułowy bohater, czyli właśnie Alan Wake, jest autorem powieści. Jednak miał taki jego troszeczkę, nie wiem jak to nazwać, doła twórczego, przez co nie mógł napisać żadnej nowej książki. Żona pisarza postanowiła zabrać go na wakacje do miasteczka Bright Falls, aby on tam właśnie odzyskał swoją wenę twórczą. Jednak po całej tej wycieczce ukochana Alana znika w niewyjaśnionych okolicznościach. A sam Alan musi wyruszyć na jej poszukiwanie. Lecz no, jak widzicie tutaj już po samym tym, nie będzie to jakaś wielka sielanka, szukanie, zbieranie znajdziek, innych pierdół, tylko to będzie survival horror. Tak jest właśnie utrzymana ta gra w takim zamyśle. To już chyba wszystko w sumie powiedziałem. Czy będę grę robić na 100%? Będę robić na 100%, ale powiem wam, że to, ile my musimy tutaj zebrać tego wszystkiego, patrzcie. Znalezione gry z serii Nightspring, znalezione skrzynie, przewrócone piramidki z puszek, znalezione termosy z kawą, które jest aż 100. Znalezione strony maszynopisu 106. No, naprawdę tego jest dużo. I ja, mimo wszystko, boję się, że wszystko to ominę. Ale no nie wiem, może się uda. Jeśli nie, no to będziemy sobie powtarzać po prostu te odcinki. Odcinków jest, no, odcinków, czyli rozdziałów jest 6. I w tym jeszcze mamy DLC, które oczywiście też wam pokażę. Będzie to chyba... te dodatki nazywały się The Signal? I chyba The Writer. No i co tu jeszcze więcej powiedzieć, no. W sumie to nic więcej. Jeszcze taka ciekawostka, ta gra jest z 2010 roku. O, tego nie powiedziałem. W 2010 wyszło to na Xboxa 360, a potem dopiero po 2 latach ukazało się to na peceta. A w wersji konsolowej, czyli PS3, PS4 nie było. Do tego czasu nie ma w ogóle Alana Wake'a na PlayStation Store. No i widzicie, tutaj się nazywa... To się dopiero nazywa utrzymanie ekskluzywności. Teraz to... Sony już rezygnuje z takich ekskluzywów, bo... Wiecie, Days Gone można już zagrać na PC-cie, w Horizona można zagrać na PC-cie. Są też jakieś pogłoski, że niedługo... Ghost of Tsushima będzie można pograć
na PC-cie, bo coś tam chyba zniknęła nakładka tylko na PlayStation, więc no. Ale wydaje mi się, że raczej to jest fake news. Po prostu grajmy. Nowa gra. Mamy tutaj aktualnie tylko dwa poziomy trudności, czyli łatwy i normalny. Koszmarny wydaje mi się, że można odblokować dopiero po przejściu gry. Dobra. No i Stephen zobaczymy. King once wrote that nightmares exist outside of logic, and there's little fun to be had in explanations. They're antithetical to the poetry of fear. In a horror story, the victim keeps asking why, but there can be no explanation, and there shouldn't be one. The unanswered mystery is what stays with us the longest, and it's what we'll remember in the end. My name is Alan Wake. I'm a writer. Alan Wake. I've always had a vivid imagination, but this dream unsettled me. It was wild and dark and weird, even by my standards. So yes, it began with a dream. Following a typical nightmare pattern, I was late, desperately trying to reach my destination, a lighthouse. For some urgent reason, I couldn't remember. I'd been driving too fast down a coastal road to get there. I'd seen the hitchhiker too late. He was dead. I was convinced they'd put me in jail and I would never see Alice again. Suddenly, his body was gone. Episode 1, Nightmare, I was in odcinek pierwszy, shocking crash. Koszmar. I could hardly stand my feet. No i co? Zaczynamy. Popatrz na światło. Ja nie wiem, kto jeszcze tak w grach robi, że jak chce spojrzeć w górę, to idzie mu w dół, nie? Przytrzymaj L1, aby pobiec. Powiem wam, że dziwnie mi się w ogóle chodzi tym Alanem. Bardzo dziwnie. Kamera jest w bardzo dziwnym miejscu położona. Raz jest po lewo, raz jest po prawo. O, widzicie? No dziwna trochę. The radiator had broken when I hit the hitchhiker. The car wasn't going anywhere. Przypomina mi to jakiegoś Silent Hilla, nie? Ale oglądałem może tylko fragmenty z Silent Hilla. I jeszcze ten. Mamy latarnię. Nigdy żadnego Silent Hilla nie grałem, a jeśli chodzi o filmy, to też nie oglądałem, widziałem tylko jakieś tam urywki. Dobra, i mamy tutaj pierwszy termos z kawą, z tego co widzę. 1 na 100. Super, to mnie bardzo pociesza. Jestem ciekaw, czy to też jest... czy w DLC też będą jakieś te termosy, czy coś. Czy też będą jakieś znajdźki. Wydaje mi się, że tak. Ale no to nic pewnego. Tak szczerze. No, powiem wam, że jakbym w 2010 miał naprawdę dobrego kompa, to może bym nawet kupił tą grę na premierę. Bo aktualnie zapowiada się bardzo fajnie i bardzo tajemniczo, co mi się bardzo podoba. O cholera! Jezu! Play with people's lives and kill them when you think it adds to the drama. Ja pierdzielę.
if it wasn't for your editor. You'll never publish another one of your shitty stories. Cause I'm gonna kill you. It's not like your stories are any good. Not like they have any artistic merit. You're a lousy writer. Cheap thrills and pretentious shit. That's all you're good for. Just look at me. Look at your work. Boże, typie, idź już. Nie sądziłem, że konfrontacja z pierwszym przeciwnikiem będzie tak wyglądać. A to była ta tabliczka, chyba wiecie. Już se poszedł. O Jezu. Kiedy zostanie mi broń? Osiągnięto punkt zapisu. Czy to nie jesteśmy my? Chyba ta. No tu mamy jakiś kod QR. Czekajcie. Zobaczę to na telefonie. Może to jest jakiś easter egg czy coś. Czekajcie, skanuj kod QR. Ej. No wiecie co, to jest trochę niewyraźne. Może teraz? Link do Facebooka mam tutaj teraz. Przekierowało mnie na stronę Alana Wake'a na Facebooku. Okej. Okay. Może będę to częściej sprawdzać. Tutaj się jakieś dziwne rzeczy dzieją, a ja sprawdzam kody QR. Możesz unikać ataków wroga. O Jezus! O Jezus! Spróbuję jeszcze raz zrobić unik. Idź! Dobra. I realized that the hitchhiker was a character from the story I'd been working on. Czyli naszym koszmarem jest własna twórczość. To jest coś ciekawego. Rzadko spotykanego w sumie, bo jeszcze z taką podobną grą się nie zetknąłem jakoś bardzo. Może co najwyżej. Może być takie nawiązanie właśnie do Silent Hilla, nie? Okej. Jakbym z pięć rzeczy pominął, nie? Okej. It's coming inside now. Oh no.
I was trapped. There was no way out. Conspiracy of Fate. The cabin was a death trap. I had to get out. Ale jak ty chcesz się stąd wydostać, jak ty na nie umiesz drzwi otwierać? Iść do bezpiecznego miejsca. Okej, czyli to musiało się tak stać. Rozumiem. O, powiem wam, że to jest dobre. Fajny motyw, fajny pomysł w ogóle, nie? For he did not know that beyond the lake he called home lies a deeper, darker ocean green, where waves are both wilder and more serene. To its ports I beam. To its ports I beam. Do you understand? No. Follow my light. Poczekaj chwilę, bo znowu coś pominę. Znaczy znowu. Nie wiem, czy coś pominąłem. No, gram na ślepo. You can't hurt him now. The darkness protects him from all harm. Only light can drive the darkness away and make him vulnerable again. Here, take the light. Podnieś latarkę. Turn your flashlight toward him and burn the darkness away. Ja pierdzielę, prawie jak Julie Kidman z The Evil Within. O, czyżby leciała do mnie broń? Boże, ja tu nie mam celownika? Dobra. Good. You've done well. Remember what I've taught you. That is all. I will give you back your dream now. In the nightmare, a terrible darkness was taking over the world. The lighthouse was the last safe place on Earth. Właśnie zauważyłem ogólnie te puszki wcześniej. Ale moje światło latarki to jest celownik, ale powiem wam, że średnio to widzę. Dobra. Jezus! Dobra. No powiem wam szczerze, że gra się czymś wyróżnia. Pierwszy raz to widzę, nie? Od innych, to od wszystkich innych gier, nie? Jezus, nie. Ja nie chcę spadać. A, mogę sobie przeskakiwać też nawet przez ten płot. Dobra.
Może być i tak. Kurwa. Jezus! Kurde, tutaj będzie bardzo ciężko mi grać, naprawdę. Z tą latarką, która się rozładowuje po sekundzie. Jeszcze muszę to jakoś z moją bronią, że tak powiem, zsynchronizować, że tak, no nie wiem. Dobra, lecimy dalej. Podnieś rakietnicę. Mam też naboje do rakietnicy. Okej, czyli będziemy mieli parę broni. Fajnie, chociaż tyle. Bo nie wiem, czy z samym rewolwerem bym przeżył, szczerze. Nie to, że coś, ale chciałem sobie tu wejść, bo u góry jest znajdźka. Ja ją widziałem. Coś się świeciło z daleka. Na 200% nawet, nie? No, tutaj są nawet schody, no kurde. Czy ja mogę... wrócić do punktu zapisu. Dobra, dobra, fajnie. Fajnie, to mi się podoba. Będę musiał jeszcze raz to przechodzić, ale przynajmniej nie będę musiał się tutaj wracać. O, tak jak mówiłem, jest tu termos, który widziałem stąd. Widziałem, że tu się coś świeciło. Ale na co na te termosy, tak naprawdę? Wow. Było takie zbliżenie na nich później? Tak jakoś... nie wiem, nie kojarzy mi się. Tylko jeden? Nie, no to nie będę używać tej rakietnicy. Dobra, ale mi to brakuje amunicji powoli, nie? Jezus! A! Fuck! Fuck! Jezus. Dobra. Uch. Boże, jak oni szybko idą. Dobra, niech do ciebie kolega dobiegnie. Fuck! Fuck!
No weźcie, przestańcie, no! Jezu, skąd ty się to wziąłeś? Klikałem L1. Nie szpraję mu nic, nie mam. Nie wiem, czy granie na normalnym to jest dobry pomysł. No ja to aktualnie żadnej amunicji nawet nie widzę, nie? Nic a nic. Dobra. Mamy punkt zapisu. Wydaje mi się, że to będzie idealny moment, żeby sobie skończyć. Tak więc mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Zapraszam do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. Na razie i cześć, do zobaczenia w następnym odcinku z Alan Wake.